17 listopada, środa, to święto czarnego kota. Nawet ci, co nie wierzą w zabobony, potrafią się skrzywić na widok czarnego kota, który przebiegają przez drogę. Ale czy istnieją jakiekolwiek dowody na to, żeby czarny kot przyniósł komukolwiek pecha? Natomiast tutaj w miejskim schronisku dla bezdomnych zwierząt jest mnóstwo kotów, i to nie tylko czarnych, które są dowodem na to, że to one mają pecha i niestety często przez nas ludzi. Czekają na swojego dobrego człowieka, czekają na naszą pomoc, więc być może w dniu czarnego kota ktoś pomyśli o adopcji takiego czworonożnego, bardzo miłego przyjaciela, który na pewno przyniesie nam zamiast pecha bardzo dużo radości.